Siema, siema, witam was w nowym odcinku LEGO Batman. Widziałem, że seria się podoba, więc na pewno będziemy grać więcej. Ja jestem generalnie bardzo otwarty też, jeżeli chodzi o tego typu serie. Muszę przyznać, że gra mi się o wiele lepiej niż sądziłem, także jak oglądalność będzie mniej więcej spoko tak jak jest i mi się to nie znudzi, na pewno pojawią się też inne LEGO gry. Próbowałem podłączyć pada, niestety mam Steam kontrolera, a gram na Epic Store, bo tutaj ta gra była jakiś czas temu za darmo i nie do końca ten pad działa tak jak powinien, w sensie wykrywa mi jakieś podstawowe przyciski, ale nie wykrywa mi wszystkich, nie wiem dlaczego, pewnie można to jakoś rozkminić, naprawić, ale nie chcę mi się za bardzo w to zagłębiać, może spróbuję później. Przejdźmy może już do gry, zobaczmy co my tu mamy. To jest Riddler's Revenge, pierwsza misja jaką graliśmy. Crazy Powered Penguin, tutaj jest to. To też już... Kurde, mi się mylą te wszystkie epizody, ja już nie wiem co myśmy grali, a co nie. Na pewno tłukliśmy tego pingwina ostatnio na tych poduszkowcach. Tego ziomeczka też już cisnęliśmy. Zobaczę może jak to w ogóle wygląda. Mogę tu wsiąść? Mogę tu wsiąść. I tak. Aha. To jest jakoś tak. You can bank on Batman. Any icy reception. Tak, tak, właśnie, bo ja się strzeliłem trochę później, że ja gram trochę nie tak jak powinno się w to grać, to znaczy przechodziłem od epizodu do epizodu, a tak naprawdę te epizody mają więcej jakby leveli. I ja przeszedłem od razu po ukończeniu tutaj jednego epizodu do kolejnego epizodu, a tam miałem jeszcze następne levele. Więc może zagrajmy to tak jak trzeba, czyli w miarę po kolei. To mamy zrobione. Jak widzicie, tutaj jest pokazane nawet co zdobyliśmy chyba, tak? Jakiś nasz progres. Tu nie mamy nic, więc lecimy. No tak z dupy to zagrałem, wiem, ale no cóż. Tu mamy Mr. Freeza. Scientist specializing in cryogenics. Naukowiec specjalizujący się w kryogenice dr Victor Freeze zamroził swoją żonę, aby zapobiec jej śmierci z powodu rzadkiej choroby, ale sam został injured, Boże, jakiś tam zraniony w swoim laboratorium i okazało się, że jest, że nie może przeżyć poza ujemnymi temperaturami, powiedzmy. Do tego przejął kontrolę nad nim gniew, bla 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 bla, używa jakichś tam mrożących broni w walce przeciwko miastu Gotham, ubiera jakiś tam refrigerated suit, czyli jakiś chłodzący kombinezon, który daje mu niesamowitą siłę. No, z dupy to przetłumaczyłem, wiem, ale no takie tłumaczenie na biegu już wam nieraz mówiłem, że to nie jest takie łatwe. Dobra, namieszałem wam z tą fabułą, co? Sorry. No ale to po prostu każdy kolejny odcinek to jest każdy kolejny przeciwnik, no. W jakiej kolejności to zrobimy, chyba nie ma specjalnie większego znaczenia. Dobra. Jest nasz ulubieniec Robin. Nie będziemy komentować tych jego niektórych wygłupów, bo Robin jest zdeczka żenujący. Mało tego, przeszkadza nam ciągle i w ogóle nie lubimy go. Hyc, dobra, lejemy tych dziadusów. Lejemy i niszczymy. To jest srebrne i się świeci, więc to jest do wysadzenia. Dobra, rozwalmy te tutaj klocki, wszystkie, które są do rozwalenia. To jest podstawa tej gry, czyli rozwałka. Tu mam jakieś budowanko, ale przyszły jakieś fagasy, więc może najpierw... No, Robin, prawie tam... Prawie ogarnąłeś temat, nie? Prawie. Bo jednak jesteś Robinem. Dobra, tutaj co mamy? Mamy jakąś, nie wiem, lodziarkę. Tu mamy... Jakiś zawór. I jakiś pojazd. O. Ciekawe. Co się z tym robi? No nie rozwala się tego, więc coś się z tym robi.
To rzadkość, że się czegoś nie rozwala w tej grze. No. No, to jest do wysadzenia znowu, no może ogarnijmy najpierw tych ziomeczków. Dobra, ewidentnie jest tutaj dużo rzeczy do wysadzenia, a ja nie mam stroju do wysadzenia, więc on pewnie gdzieś tutaj jest. Co to? Siema. Nie wiem, o co tu chodzi. Chyba muszę mieć też jakiś gadżet. No jakbym chciał gadać z tym typem, ale ten typ nie chciał gadać ze mną. To jest też do... Nie, to nie jest do wysadzenia. Aha, to jest budowanko, dobra. Może teraz będę mógł coś z tym ziomeczkiem tam zrobić. A nie, to jest strój dla Robina. Ech. No niestety, dobra, może... Zróbmy najpierw wszystko inne, co możemy, zanim się zamienimy w Robina, bo... To nie jest nic przyjemnego. Hold H to enter Batarang mode. Look around and target glowing... Aha, czyli ja mogę też batarangiem te jakieś świecące rzeczy tam cisnąć. Ale w to? W to. Nie, nic mi się tutaj jakby nie namierza. Dobra, może najpierw obczajmy wszystko jeszcze, co tu jest. Tu znowu ta ludziarka jakby. Znaczy inna chyba, nie wiem. Oks. To jeszcze te skrzyneczki, pyk, pyk, pyk. Co robię ten batarang? W co ja mogę tym rzucić? O, w to! Nie, coś tam z tyłu było. Ziomuś, nie przeszkadzaj mi, jak rozkminiam grę. Bo muszę się skupić. To tu jest jeszcze kolejny śmietnik. Dużo śmietników w tej grze. No Gotham to jest takie miasto, takie brudne. Oho, tu możemy budować. A to jest to samo co z tamtej strony, ciekawe. Czyli jakby ten level jest taki, powiedzmy... Nie wiem, może lekko symetryczny? O, w to mogę rzucić. Dobra. Robin, lej ich! To nie są wakacje. Ja wiem, że są lody i tak dalej. To by się już wszystko pomyliło, ale... No nie w tego chciałem. No, to są jakieś zawiasy i te zawiasy ewidentnie trzeba rozwalić, żeby się dostać tam. Ale zastanawiałem się jeszcze te wyrzutnie tutaj, te wszystkie... Aha, dobra, przyszły jakieś meczki. Tego nie mogę rozwalić. Aha, tu mi... Rozwaliliśmy tą bramę, ale dalej nam tutaj blokuje... Dobra, no nic, trudno. Z tym Robinem. Wiem. Nie mówcie nic. Ja wszystko wiem. Może zapomniałem, czym się skacze. No, to... Co to jest za strój? Jestem magnetyczny, okej. Dobra, gdzie jest ściana, po której może chodzić Robin? No niespecjalnie ja tutaj coś takiego widziałem. No nie ma takiej ściany. Kurde. Dobra, Batman, chodź z powrotem. Gdzieś mi się wydaje, że Batman musi tu jeszcze w coś rzucić. O, tu, to. No to tylko klocki, kurde. Damn it. Dobra, weźmy tą lodziarkę, ja chyba mogę w nią wsiąść, nie? Tylko może... O Jezu, czemu oni się co 3 sekundy respawnują? Bez przesady, to... Serio, jak miałem wskazać jakiś minus tej gry, to chyba najbardziej mnie wkurza to, że oni się zbyt często... Rozumiem, że się respawnują. Ale może nie aż tak często, co? No wsiadaj w to. Dobra, więc. No dobra, jakby... Niewiele to zmieniło. To, że sobie pojeździłem lodziarką. Ile ich jest? Powinien być jakiś limit, nie? Że... Niech się respawnują, ale niech się też w końcu skończą. Dobra, no tutaj nic nie mogę. Albo chociaż klocki z nich wypadały cały czas. Robin, możesz coś z tym zrobić? Weź coś wymyśl. Wow, dobrze mi idzie, nie?
O, mam pomysł. Nie, myślałem, że to się może zapadnie pod ciężarem tej... Kurde! Co za dziady. Dobra, może to wtedy wsiądźmy w tą drugą. Oho. To chyba się nie da. Zmieniam w robinę od razu. Tu jesteś do budowania jeszcze. Wypad klocek, ale niewiele mi dodaje. Jeżeli chodzi o postęp gry. Wow, ale jestem zajebisty w tą grę. Utknąłem na samym początku levelu. Dobra, chodźmy jeszcze raz do tego ziomeczka tam. Co tu się dzieje? O, gincie! No bez jaj. Nieskończoność, kurde, fagasów. No nie, oni się nawet nie udają, że się kończą. Wychodzą jeden za drugim. Czego ja tu nie widzę? Hello? Coś z tym samochodem trzeba. Nie mogę wsiąść teraz. Nie, no nie mogę już do nie... No bez jaj! Coś tam jeszcze jest dalej? Nie, nic tam nie ma. Nie wiem, o co chodzi. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się w ogóle ten level. I to nawet bardzo. Co on chce ode mnie? No jakby nie chciał ze mną gadać, nie wiem, może spróbujemy Robinem to zrobić. Ale wątpię, żeby Robin tutaj coś zmienił. Nie, to samo. Czemu mi dali ten strój Robina? Jakby gdzieś tu musiałoby być coś... Po czym Robin może wejść, ale nie ma nic takiego. Dobra, ja mogłem tu po prostu wejść, fajnie. Okej. Co to jest? Nie wiem, coś włączyłem, ale to się zaraz szybko wyłączyło i mnie znowu zabili. Dużo jest tutaj rzeczy, które nie wiem po co są. I mnie trochę frustruje, bo ja zamiast iść do przodu, rozkminiam co mogę zrobić z tym, co mogę zrobić z tym. I tłukę się z tymi waifusami w nieskończoność. Nie chcę się z nimi tłuc. Dobra, widzę. Chodź tu, Robin. Robin, wreszcie się przydasz na coś. Wow. Dobra, mam nadzieję, że skuma. Jaki jeleń, Boże. Jak ja mam to zrobić? Ja kumam, że muszę to zrobić w tym samym czasie, ale... No... Steruję jednym... To jest głupie. No, udało się coś. Chociaż Batman wcale nie wcisnął tego, co miał wcisnąć, ale to nic. Chodźmy, chodźmy szybko, póki to jest otwarte. Ale głupi poziom. Znaczy, może nie głupi, ale ja trochę głupio go zagrałem. Nie będziemy zwalać na Robina teraz, bo... Wyjątkowo nic nie spieprzy. Ale też pewnie do czasu. I co się stało? Nie wiem. No nie! A nie, już myślałem, że strój Robina znowu, a to choć Batmana wreszcie. Dobra. To jest ten latający? Chyba tak.
czy nie? Ja już nie wiem. Tak, dobra. Może, chociaż to te klocki. Nara! Walcie się! Kurde, ta walka jest dość przyjemna jak na taką prostą walkę, ale ja, to, że oni wychodzą w nieskończoność, to... To mi się nie podoba. Widzisz, Robin? Już teraz mam taką schizę, że... Jak gdzieś mi Robin z tyłu zostanie... To muszę się upewnić, że on idzie za mną, bo kurde, no nie ufam mu już. Dobra, co tutaj dalej jest? No tak czułem, że tutaj coś trzeba rzucić. W ogóle mało tego batarangu używałem, tak teraz sobie myślę. Może ominąłem niektóre znajdźki przez to, że tego nie używałem. Ale nic straconego, najwyżej sobie tam wrócimy kiedyś. Co tu się robi? Nie wiem. Aha. Dobrze kombinowałem, trzeba na to stanąć, tylko... Już widzę, jak Robin na to stanie. O, stanął. Teraz ja nie mogę stanąć. Nie mogę być głupszy od Robina, nie. O. Jeee. O Jezus. Nie lubię, jak się niechcący zmieniam w Robina. W ogóle dużo przycisków wciskam niechcąco cały czas, ale... No muszę rozkminić tego pada w sumie, nie? No to będzie łatwiej dużo na padzie grać w to. Albo chociaż nawet jak mi się nie uda tego pada ogarnąć, to sobie zmienię te klawisze na jakieś sensowne, a nie kurde... Wiecie co ja wciskam? Ja steruję WASD, a atakuję H. Klawisz akcji to jest J, skok to jest U, a zmiana przeciwnika, znaczy bohatera to jest K. Takie tu jest sterowanie. A ja wiem, dlaczego to tak jest ustawione, bo to jest tak zrobione, żeby na jednej klawiaturze dało się grać w dwie osoby i to ma sens, tak? Tylko, że jakby w momencie, kiedy się faktycznie gra we dwójkę, a na jednego gracza, no to nie jest to zbyt przyjemne. Chodź tu, Batman. Skocz tam. Dobrze! Nie wierzę, że to się udało za pierwszym razem. Znowu ten... Jakiś inny teraz Spyfus, ale co będzie? Nie, mu się coś nie podoba, on jakby, nie wiem, coś mu trzeba dać, coś mu trzeba pokazać. Nie wiem. Ale to jest w ogóle inny typek niż tamten, ale taka sama interakcja, nie wiem o co biega. Kurde. Oks, dobra. Idziemy tu. Lejemy się. Standardowo. Hyc, hyc, hyc. Tam trzeba. O nie, to tak nie... Fucking shit. Myślałem, że wskoczę na tą drabinę, a ona jest tutaj jakoś zamrożona czy coś, nie wiem, dobra. Batman, nie wydurniaj się. Nie mówcie, że Robin ma po tym przejść. O nie, to potrwa kurde do jutra. Mam nadzieję, że nie mogę z tego spaść chociaż, bo jak ja z tego spadnę pod koniec, to się mocno wkurzę. I oni się do mnie strzelają, ekstra, zaraz zginę. I wszystko od nowa. Fajnie, fajnie, lubię takie rzeczy. Lubię sobie powtarzać etapy. Kto nie... wiedziałem, że to się tak skończy. Robin, co ty dajesz? Właś już tam. To nie są żarty. Jest, udało się, Boże. Czy tak mnie mogą zabić jeszcze, nie? I co tylko klocki, to bo nie, dobra, to jest budowanko. Dajesz, Robin. A, więcej klocków. Nie, jeszcze budowanko. Co jest w ogóle? You can push object, wow. Aha, i teraz Batman będzie mógł sobie coś tam zbudować, ta. Jakiś most. Mostowinda bardziej. Dobra, chodź tu Robin. Znowu jest robota dla ciebie. Dużo Robina w tym etapie, nie podałem się.
A, Jezus, przez moment się zastanawiałem, co się zmieniło, a to... Dobra, dobra. Wow, Robin, zabiłeś go. Prawie, znaczy musiałem go dobić, ale... Ale coś mu zrobiłeś tam. Jest... Robisz pewne postępy. Widzę, że jak się ciebie tak... troszkę zbeszta, to zaczyna coś do ciebie docierać. Dobrze, dobrze. Może będziemy cię więcej wyzywać. Wyjdziesz na ludzi. Ale też na odmianę trzeba ci troszkę... Właśnie. No, wszystkie klocki zebrałem, oprócz tego, kurde, niebieskiego, no. Czy to jest... no. Dobrze, dobrze, dobrze. Już się zdenerwowałem przez moment, ale tylko przez moment. Dobra, tego nie można rozwalić, to znaczy, że coś z tym trzeba zrobić. Co my tu mamy? Przesuwamy to dziadostwo, nie? I teraz właśnie ta faja będzie mogła tam wejść. Dobra, i co? Chciałem to z powrotem mu przesunąć, o Jezus. Nie mógł tym swoim magnetycznym gównem przejść. No gdzie ty tam idziesz znowu w głąbie? Już jesteś... Robin! Już nie musisz tam skakiwać, bo już jakby przeszliśmy ten etap. Chodź do przodu. Okej. Okay. Tu jest jakieś... A nie wiem, jak to nazwać. Dasz radę? Nie, ty też nie możesz. Dobra, trzeba coś z tym zrobić, Robin. Masz pomysł, co z tym zrobić? Czemu nie masz pomysłu? Czemu nie masz... Chciałem go zmotywować. Ale nic to nie dało. Robin, czy ja... Nie, ja muszę go znowu teraz, jak to małe dziecko, po prostu za rączkę prowadzić. Robin. A, mogę go nie zabijać w sumie. Znaczy, motywować. No jakby mi tu był po coś Robin. Robin, przestań. Puść się. No ale on tu nie wejdzie. Dziwne. No nie wiem, co z tym zrobić. Kurde. No nie, tak to nie działa. To też nie było najlepsze posunięcie. Mogę z tym coś zrobić? Nie, tam są te barierki tylko. Kurde. Halo! No coś z tym trzeba ewidentnie zrobić, ale nie wiem co. Robin, weź się wgaść. O! Czy ja jestem jakiś głupi dzisiaj? Dobra, musiałem to sprawdzić. No nie, tu nie ma specjalnie opcji za dużo, więc zakładam, że jestem w dobrym miejscu. I nic nie ominąłem tutaj. Przesunięcie tego dziadostwa mi daje tylko tutaj Robina. No i mam tutaj Robina i teraz na co ten Robin się może tu przydać? Na nic, jak zwykle, bo to Robin. Aha, dobra, Jezus, jaki ja jestem... Oh. Mam jakiś lekki nieogar dzisiaj. A, oni sami wiedzą, dobra. Jakie mądre chłopaki. Dobra, dobra. Okej, okay. Myślę, że to był ostatni kryzys mózgu, że tak to nazwę w tym odcinku. Robin! Akurat tego po mnie nie powtarzaj. I wszystkie klocki poszły się walić.
No nie, nie będę ryzykował zbierania klocków w miejscu, w którym jest dość prawdopodobne, że zginę. Co to jest? Aha, dobra, żeby sobie tam wrócić. A nas na razie nie interesuje. Trzeba rozwalać te barierki, bo to zawsze jakieś tam klocki są, a... Trochę nam jeszcze brakuje, żeby mieć ten pasek zapełniony. Co to jest? Czy to jest jakiś pojazd? Tak, to jest jakiś pojazd. Nie, to jest działko! Jakieś zamrażające... Nie wiem, o co... Okej, tam się jakiś... coś gorącego nalało. Mogę teraz to zamrozić? Oni tu idą. Mogę ich też zamrozić. Robin, zrobiłem ci drogę, idź tam. Mam nadzieję, że to się nie rozmrozi. Okej, dobra, mogę się odmienić. Normalną postać. Więc... No dobra, ja już widzę, co tu trzeba zrobić. Trzeba wziąć tego głąba. I podnieść tę... Coś, żeby tam Batman mógł wyżej wjechać. O, tak. Nie to, nie ten przycisk. Batman! Chodź tu. No, nie złaś tam! Jezus, Robin. Już troszkę go pochwaliłem, i już... Widzę... Czy ja mogę... A, mogę tak, dobra, myślałem... Myślałem, że to inaczej działa, ale okej, nie jest źle, To jest do popychania, nie? Nie wiem, co to dało, ale... Co popchane, to nasze. What? Okej. To nie było trudne. Czyżby walka z bossem? No tak, minęło mniej więcej pół godziny, więc z tego co widzę, to tak te levele właśnie mniej więcej trwają. When frozen you can't break out... Dobra, nie mogę się dać zamrozić ogólnie, świetna rada. Aha, nie, o nie! Klocki zbieraj, Robin! Tyle niebieskich wypadło! Okej, dobra, tu o coś... Tu trzeba coś wymyśleć, bo my mu nic tutaj nie zrobiliśmy. No, on nas niestety dość łatwo zabija. Czy ja mu w ogóle coś zabieram? Nie, nic mu nie robię. Dobra. Trzeba tu coś wykminić innego. A nie wiem co! Dobra, widzę, tutaj mogę wejść do góry tym baranem. I tam jest jakaś wajcha? Nie, ale ja tam nie wejdę. Mogę to przeskoczyć, ale... I wszystkie klocki się pójdą walić zaraz. Zostaw go. A, ja wiem chyba o co chodzi. Muszę się zmieniać. W momencie, kiedy mi zamrozi tego, to teraz Batman przychodzi i go od tylca. Pach, pach, pach. Jezu, ile to by było prostsze na dwóch. O, coś tam mu zabrałem. Coś tam się dzieje. Jakiś progres mały zrobiliśmy. No, ale klocki potracimy. Już widzę, że to jest jeden z tych etapów, kiedy się ginie trochę. No właśnie. Tu jeszcze coś jest do budowanka. Buduj, buduj! Dobra, i tutaj co jest? Trzeba na to skoczyć i...
Czekaj, bo to jest niebieski klocek. No, czemu on się z tego ześlizguje? I co teraz? Halo. O, to jest... A to jest ten sam strój. No i co to zrobi... Aha. Okej, fajnie. Kurde. Robin, teraz go odtylca. Dobrze. Nie wiem czy ja w ogóle coś, to co ja robię, czy to ma sens. No nie, jak jesteśmy we dwoje zamrożeni, to raczej nie o to chodzi w tej grze. Klocki. No kurde, czemu on taki dobry jest z tym zamrażaniem? Nie podałem się to. Bardzo mi się to nie podoba. Nie mam jak się obronić przed tym zamrażaniem. Nie podoba mi się to, że muszę się zmieniać. Przeskakiwać między nimi. To jest trudniejsze niż się wydaje. No, to uderzyłem go. Coś tam mu zabrałem. Dobra, zróbmy tak. Jestem Robinem, daję się zamrozić. A, aha. Świetny plan. No, zmień się w Batmana. Nie chciał się zmienić w Batmana. O, dobra. Trochę go dziabnąłem. No, potracimy klocki, ale zaraz go zabijemy, no. Dobra, widzę, że coś trzeba zrobić. Nie, tylko nie robić. Dobra. O nie, to musi być Robin. Ta gra naprawdę jest milion razy łatwiejsza, jak się gra we dwóch. Bo odpada cały ten element zmieniania postaci. Po prostu można się podzielić obowiązkami, że tak powiem. Ha! Ale go zatwiłem. Kurde, nie to! Znowu się guziki mylą. To jest właśnie tak. Znowu się te guziki mylą. No, tutaj widzę, że... Robin ma dość dużo roboty. Batman się tłucze, ale przynajmniej Batmana można zostawić i on się tłucze, a jak my Robina zostawi, to on by stał jak kretyn. I był kretynem. No, patrzcie, jak sobie Batman z nimi radzi. Dobra, budujemy to, zaraz przyjdą nowe fagasy. I co my mamy z tym zrobić? Teraz trzeba to pchnąć, tak? Jak jest taka platforma, ta szachownia... Ciomuś, nie jak pcham, tak? Powiedziałem, nie jak pcham. Batman, osłaniaj mnie. Okej. Ale rozbudowana jest ta walka z tym bossem. Trzeba będzie jeszcze zrzucić na nich te jakieś tam bryły lodu, z tego co widzę. Nie, pcham, powiedziałem. Czemu oni są tacy niedobrzy? Okej, mamy to. I co, teraz... O! Dobra, to jest ten najgorszy moment, kiedy... Trzeba będzie go... walnąć w dobrym momencie. O, udało mi się. Dobra, zaraz mnie zabije. Dobra, niech on tam tłucze Batmana, a ja go... Hyc od tylca, dokładnie! Wow! Dopiero na sam koniec udało mi się wreszcie zrobić to tak, jak sobie zaplanowałem.
Czemu tego nie weźmiecie przy okazji też? O. To jest właśnie Robin, nie? Okej, okay, mamy to, mamy skończony level, zajebiście. Trochę nam nie szło teraz w tym levelu i to no wyjątkowo nie była to... No dobra, trochę była wina Robina, ale nie cała. Trochę ja skopałem, bo parę... O Jezu, jak mało, no potraciliśmy w tej ostatniej walce, no. Trochę ja skopałem mocno tą rundę, zwłaszcza w momentach, kiedy rozwiązanie zagadki było banalne, a ja kombinowałem nie wiadomo z czym. No nieważne, ale mamy to za sobą. Continue story. Wziąłem continue story, ale tak naprawdę się żegnamy, bo ten odcinek już ma 35 minut. To jest tak akurat, także dzięki, na razie, cześć.